W dzisiejszym serwisie Prosto z Płońska. Dzień Edukacji Narodowej, rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, a na koniec kolejny festiwal kultury żydowskiej. W taki muzyczny sposób został zakończony Miejski Dzień Edukacji w Płońsku. Był to wyjątkowy czas podziękowań dla nauczycieli za ich pracę. Burmistrz docenił pedagogów oraz wspomniał o trybie zdalnego nauczania, które dla wielu było wyzwaniem. Tradycyjnie obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej w sposób uroczysty. Spotykamy się ze wszystkimi placówkami, które podlegają burmistrzowi, czyli mamy 5 przedszkoli i 4 szkoły podstawowe. Kilkuset nauczycieli. Dzisiaj wręczane są też nagrody burmistrza oraz nagrody dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola. Tradycyjnie tych nagród w Płońsku jest wiele. Świętujemy również, podsumowujemy rok szkolny przy tej okazji. I tutaj dwa takie wydarzenia. Jedna z naszych szkół, czy szkoła podstawowa nr 3, jest w 20 najlepszych szkół w Polsce liczoną za okres 30 lat istnienia samorządu terytorialnego. I ten jest tytuł dla szkoły i dla dyrektora szkoły, pani Teodozy Gorlewskiej. I drugi to jest, dzisiaj również ta szkoła otrzymała medal Promazowia, nadany przez zarząd Sejmiku Wojewódzkiego i pana Adama Struzika. I dzisiaj w czasie uroczystości szkolnej medal Promazowia został wręczony szkole, a także kilkunastu nauczycieli otrzymało dyplomy. To wszystko z okazji 75-lecia istnienia szkoły w roku ubiegłym. Ze względów covidowych obchodziliśmy dzisiaj. Również nasza szkoła podstawowa nr 1 wygrała konkurs na promowanie środków europejskich, tak zwanych EOG, czyli norweskich, szwajcarskich, organizowany razem z ministerstwem, i nasza szkoła wygrała ten konkurs ogólnopolski, czyli szkoła podstawowa nr 1 otrzymała kompletnie wyposażoną pracownię komputerową, kilkanaście laptopów z wyposażeniem dla tejże szkoły. Podczas uroczystości podsumowano również wsparcie pochodzące z Unii Europejskiej z ostatnich 30 lat, dzięki któremu wiele inwestycji w płońskich placówkach oświaty jest realizowanych. Tutaj widać, że tak jak w każdej dziedzinie w naszym mieście, oświata również tyle, ile mogła, wykorzystała te różnego rodzaju środki dotacyjne. Aż 19 milionów złotych otrzymaliśmy dotacji z środków unijnych i ze środków rządowych i trafiły one do szkoły. Trudno sobie wyobrazić życie szkół i przedszkoli bez tych środków, bo to są i te twarde projekty, czyli remonty, termomodernizacje, wymiany CO, wymiany oświetlenia, remonty podłóg, remonty całych klas, wymiany dachów, budowy hal sportowych. Przypomnę, że mamy szkoła podstawowa nr 2, nr 3 i nr 4, nr 1 mają nowe hale sportowe. Czwarta szkoła, czyli szkoła podstawowa nr 4, ma wyremontowaną szkołę, halę sportową, która była, budowę orlików dla szkół, budowę boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach. No i również tak zwane projekty miękkie, na które prawie 9 milionów zostało wydane, i co najważniejsze, jest zachowana ciągłość. Dotyczą one kilkuset uczniów, na ogół ze wszystkich szkół, i kilkudziesięciu, a czasami nawet 200 nauczycieli, którzy również biorą udział w projektach. I tak jak uczniowie samodoskonalą się, tak również nauczyciele również pogłębiają swoją wiedzę i pogłębiają umiejętności. Często są to procesy, które się na siebie nakładają. Więc dokonałem podsumowania, aż 19 milionów złotych trafiło do naszych szkół podstawowych i przedszkoli w okresie, od kiedy korzystamy ze środków unijnych. Podziękowałem nauczycielom, podziękowałem pracownikom obsługi, rodzicom i wszystkim tym, którzy współtworzą szkołę, za pracę na rzecz polskich dzieci w poszczególnych placówkach. Nagrody otrzymali zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele płońskich placówek. Nie zabrakło również życzeń dla kadry pedagogicznej. Wszystkim ludziom związanym z oświatą, szczególnie nauczycielom, dyrektorom szkół, wszelkiej pomyślności w następnych latach pracy w szkole dla dobra dzieci, dla dobra wychowanków tychże placówek.
Niebawem kolejna inwestycja w Płońsku. Mowa o długo wyczekiwanej przebudowie ulicy Grunwaldzkiej, na którą miasto pozyskało dofinansowanie. Burmistrz Płońska podpisał umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej z pierwszym wicewojewodą mazowieckim. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg miasto Płońsk otrzyma ponad 2 miliony złotych. Pozostała kwota to wkład własny, całkowita wartość inwestycji to około 3 milionów złotych. W ramach tego zadania zostanie gruntownie rozbudowana, przebudowana ulica Grunwaldzka na odcinku od rynku do nowo powstałego ronda u zbiegu ulic Grunwaldzkiej Wolności i wybudowanej niedawno obwodnicy centrum miasta. Oprócz przebudowy samej jezdni powstaną także nowe chodniki, powstaną również wysepki ułatwiające włączenie się do ruchu na ulicy Grunwaldzkiej i zostanie wymienione także oświetlenie. Nie zapominamy o estetyce. Oprócz prac takich czysto budowlanych przewidujemy w ramach tego zadania również nowe nasadzenia. Ten projekt jest bardzo istotny z powodu trwającej właśnie rewitalizacji rynku. Ulica Grunwaldzka to jedna z głównych ulic w Płońsku, która biegnie do rynku, dlatego te dwa projekty będą się uzupełniały i tworzyły już całkiem zrewitalizowany obszar o zasięgu większym niż sam rynek. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej będzie kompleksowa. Inwestycja idealnie wpisuje się w rewitalizację płońskiego rynku. Prace rozpoczną się po rozstrzygnięciu przetargu. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie będziemy przystępować do prac związanych z przygotowaniem przetargu. Po ogłoszeniu przetargu i po wyłonieniu wykonawcy określimy termin realizacji tej inwestycji i harmonogram prowadzonych prac. Na pewno będą one się pokrywały z trwającą rewitalizacją rynku, więc z tego powodu mieszkańcy Płońska będą musieli liczyć się z utrudnieniami, natomiast chcemy zaplanować te prace w taki sposób, aby jak najmniej utrudniać ruch w samym centrum miasta. Na szczęście dzięki obwodnicom, które wcześniej powstały, mamy nadzieję, że ta płynność ruchu zostanie zachowana. Jezdnia i chodniki zostaną przebudowane. Dodatkowo powstaną też 53 miejsca parkingowe, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnością. Zostanie wymienione również oświetlenie uliczne. Przed nami kolejny Festiwal Kultury Żydowskiej w Płońsku. Będzie to 5. edycja tego cyklicznego wydarzenia. Program jest naprawdę bardzo bogaty. To już 5. z kolei Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona. Program w tym roku zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ oprócz festiwalu będziemy mieć uroczyste odsłonięcie muralu Dawida Ben-Guriona na ulicy Warszawskiej, dokładnie 26 października o godzinie 12 w samo południe. Natomiast cały festiwal rozpoczyna się 23 października. Zaczyna się otwartym wykładem dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład poprowadzi profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, profesor Jacek Leociak. Natomiast wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja. Gdzie usłyszymy i zobaczymy koncert zespołu Sentido. Tytuł jego to Miasteczko Bełz, nowa muzyka żydowska. Niedziela z kolei będzie filmowa. Dwa filmy, jeden dokumentalny, drugi fabularny w małym kalejdoskopie. Wstęp do filmów poprowadzi wicedyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej Ignacy Strączek, a tytuły filmów to Miasto Podzielone, to film dokumentalny, a fabularny Koniec Miłości. W poniedziałek 25 października tradycyjnie już 14 Marsz Milczenia upamiętniający likwidację płońskiego getta pod honorowym patronatem Ambasady Izraela w Polsce. Natomiast wieczorem spotkanie z przedwojennym kabaretem żydowskim w wykonaniu artystów Teatru Żydowskiego. No i zakończenie festiwalu 26 października, wspomniane już przeze mnie odsłonięcie muralu w samo południe Dawida Ben-Guriona. Natomiast wieczorem, na samo już zakończenie, klezmerzy krakowskiego Kazimierza z udziałem słynnego aktora naszego Jerzego Treli. Będzie to koncert połączony z projekcją filmu Tych miasteczek nie ma już.
Płońsk nazywany miastem Ben-Guriona, w którym zorganizowano wydarzenie, przez kilka dni będzie przybliżał kulturę żydowską mieszkańcom. Jednak na tym nie koniec. Całemu festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa plenerowa, która została przygotowana przez Ambasadę Izraela w Polsce, Kobiety Izraela. Szczegóły znajdziecie, drodzy Państwo, na stronie internetowej i naszym Facebooku. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na 5. Festiwal Kultury Żydowskiej w mieście Ben-Guriona, czyli w Płońsku. Do zobaczenia. My do tego zaproszenia oczywiście się dołączamy.